wrażeniem. Zawodnik Podlasia Białystok pokonuje 1,93 m. To jest mistrz Polski juniorów młodszych. W Radomiu się to wszystko wydarzyło. Kolejny zawodnik, który próbował zaliczyć 1,93 m. Nieskuteczna próba zawodnika MKL-u Szczecin. Mateusz Jania, Wiktoria Racibórz i także, tak jak w przypadku Kacpra Bańkowskiego. I zaliczona ta próba zawodnika AML-u Słupska, więc on pozostaje w konkursie. No i ma dość komfortową sytuację, bo Jakub Klimiuk, Lubusz Słubice, 1,95 m to jest jego rekord życiowy, a więc w pierwszej próbie wysokość 1,93 m. I także pozostaje ten zawodnik w konkursie. Damian Donakowski, urodzony w roku 2003, jest już juniorem, czyli zawodnikiem do 20 roku życia. No i spokojnie zaliczona ta wysokość przez Grudziądzanina, którego rekord życiowy wynosi 2,05 m. Igor Fiała, LUKS Namysłów, 1,98 m. To jest rekord życiowy tego zawodnika, który atakuje 1,93 m. No i robi to skutecznie. No i będzie trzeba poprawiać. Dwa metry skakał już w tym sezonie bydgoszczanin, ale w halowych mistrzostwach Polski w pierwszym podejściu nie udało mu się zaliczyć 1,93 m. Kacper Bańkowski, MKL Szczecin. Mateusz Jania, Wiktoria Racibórz. No dużo nie brakowało, ale jednak poprzeczka nie utrzymała się na stojakach. W związku z powyższym będzie musiał zawodnik z Raciborza po raz trzeci atakować tę wysokość. Oczywiście, by pozostać w konkursie. Bartosz Krzywiński. Tym razem już bez żadnych problemów, bez żadnych kłopotów. No i pozostaje dalej w rozgrywce zawodnik LUKS-u Namysłów, Bartosz Krzywiński. Kacper Bańkowski. Po raz trzeci Mateusz Jania. Wiktoria Racibórz. Podobna sytuacja jak u Kacpra Bańkowskiego. To także jest atak na rekord życiowy. No ale tej życiówki dziś nie będzie. Odpada zawodnik z Raciborza z konkursu. Zawodnik no niestety nieudana próba, a zatem 3 X przy nazwisku Jakuba Kuchczyńskiego przy wysokości 1,93 m. Taką wysokość będą chcieli w konkursie skakać, bo przecież jest tyle uzyskał atleta Podlasia Białystok. Swoją pierwszą próbę Sebastian Moszczyński na wysokości 197 cm. Duże przewyższenie, spokojnie zaliczona ta wysokość. No, nie ma co ukrywać, to jest jeden z kandydatów do walki o medale i to o medale z najcenniejszego kruszcu, czyli o złoto. Na razie to potwierdza, na razie bardzo pewnie zalicza poszczególne wysokości. No i
W zeszłym roku w arenie Toruń na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych sklasyfikowany na 5. pozycji na otwartym stadionie w tej samej kategorii wiekowej, czyli U18, miejsce 4. w konkursie skoków zwyż, no ale w tym sezonie Jakub Nielub jest już juniorem. Dużo nie brakowałoby Jakub Klimiuk. To jest już wyżej niż jego życiówka. I ma nowy rekord życiowy. Przyjechał na te mistrzostwa z wysokością 1,95 m jako najlepszym wynikiem w karierze. No a dzisiaj poprawia swój najlepszy wynik sportowy podczas oficjalnych zawodów. Bartosz Kowalski. Zawodnik Juweni Puszczykowo będzie musiał poprawiać. Damian Donakowski, Olimpia Grudziądz. Teraz jego kolej, by zaatakować 197 cm. No i jest dalej w konkursie zawodnik z Grudziądza. Mówiłem o nim, to medalista ubiegłorocznych Mistrzostw Polski w kategorii juniorów młodszych, czyli zawodników do 18 roku życia. Na 11 miejscu był sklasyfikowany w zeszłym sezonie w kategorii juniorów na mistrzostwach na otwartym stadionie w Radomiu. Odbywała się ta impreza, a w hali 14 miejsce w Mistrzostwach Polski. Ale dzisiaj skacze 1,97 m i to zalicza tę wysokość w pierwszej próbie Igor Fiała. Bartosz Krzywiński. No i trzecia próba Bartosza Krzywińskiego. I za trzecim razem udało się pokonać 1,97 m, a więc dwaj sportowcy z namysłowa pozostają w konkursie. Igor Fiała zaliczył 1,97 m w pierwszym podejściu, Bartosz Krzywiński w trzeciej serii, ale najważniejsze, że obaj są w konkursie, a za moment poprzeczka powędruje na wysokość 2 metrów. Sebastian Moszczyński i pierwsze podejście do 2 metrów. I też z dużym spokojem, bardzo pewnie. No i faworyt do medalu pozostaje nadal w konkursie, a przed nami finał B rywalizacji na 200 metrów juniorek, czyli zawodniczek do 20. Jest to jej nowa życiówka, natomiast Martyna Tylak, o czym już wspominałem, jej rekord życiowy 20. Tylak jest pierwsza w finale B, a Martyna Lütke na miejscu drugim. Tymczasem 2 metry i pierwsze próby kolejnych zawodników w konkursie skoku wzwyż juniorów, czyli sportowców do 20 roku życia. Wicemistrz Polski seniorów na otwartym stadionie, zawodnik AZS-u UMCS-u Lublin, ale 2 metry w pierwszym podejściu niezaliczone. Jakub Hołub, zawodnik z Lublina, ale może o tym za chwilę, bo teraz próba kolejnego ze sportowców, Bartosza Kowalskiego, no ale zawodnik Juweni Puszczykowo w pierwszym podejściu 2 metrów nie zalicza. Maria Matusiak, Orkan Września, 25.05 i tegoroczny rekord życiowy. Tor drugi, Dorota Puzio, start Długołęka, 24.90, tegoroczna życiówka. Tymczasem druga próba Jakuba Klimiuka na wysokości 2 metrów. Dużo nie brakowało Jakuba Hołuba na wysokości 2 metrów.
No i drugi raz nieskutecznie zaatakowana ta wysokość. I jego druga próba na wysokości 2 metrów. I jest! I jest zaliczone, pozostaje w konkursie zawodnik, który wyrównuje tym samym swój rekord życiowy 2 lata temu. Jeszcze nie tym razem. Blisko było, ale nie udało się skutecznie przefrunąć nad poprzeczką zawieszoną na wysokości 2 metrów. 2.34, też nowy rekord życiowy. No i na miejscu trzecim w finale B Remigiusz Zazula. 22.45 to jest czas zawodnika Agrosuchem. Jemu nie udało się w tym biegu pobić swojego rekordu życiowego. Aj, bliski Jakub Klimiuk tego, by mieć w swym sportowym CV wysokość 2 metrów. Nie udało się to jednak zawodnikowi Lubusza Słubice. Najchętniej o złoty, ale ma problemy na 2 metrach. Trzecia próba. No i niestety odpada lublinianin z rywalizacji. Jego rekord życiowy 2 metry 10 centymetrów to oczywiście rezultat z hali. Na torze 6 w finale, a to Sebastian Moszczyński. 2 metry 3 centymetry i z dużym zapasem. Myślę, że stać go na skakanie na poziomie 2.10 dziś, czyli na poziomie rekordu życiowego. Wyświetliły się reakcje startowe zawodników, no i jeśli wierzyć temu, co się wyświetliło na telebimie, tymczasem Jakub Nielub zalicza 2 metry i 3 centymetry i on także pozostaje w rywalizacji. A wracając do tych reakcji startowych, które wyświetliły się na telebimie, zawodnik RKS Łódź podzielił los swojego kolegi z MKL-u Jarocin, Igora Bogaczyńskiego. Obaj zostali zdyskwalifikowani tymczasem w konkursie skoku wzwyż. No ale na 2.06 jest pierwsza zrzutka w konkursie Sebastiana Moszczyńskiego. To oczywiście nie przekreśla jego szans na medal i to medal złoty. Niemniej jednak trzeba będzie coś skorygować w trakcie rozbiegu. Trener Robert Nazarkiewicz już przywołał swojego podopiecznego. Za chwilę przekażę mu informacje, spostrzeżenia, jakie zauważył w trakcie próby. No i... Będzie drugie podejście do tej wysokości. Magdalena Walisiewicz, Olimpia Grudziądz. Jakub Nielub, dużo nie zabrakło, by pokonał 2.06 w pierwszej próbie i miał nowy rekord życiowy, ale jednak poprzeczka nie utrzymała się na stojakach. Życiowy, ta życiówka Grudziądzanina jest o centymetr gorsza. I ma 2.06 i obejmuje prowadzenie w konkursie, no bo jako jedyny z tych, którzy pozostali na placu boju, zaliczył 2.06 w pierwszym podejściu. Cieszy się Grudziądzanin mocno, no bo ma ku temu powody. Raz, że ma rekord życiowy, dwa, że jest liderem konkursu. Prowadzi Wawrzyniak, liderka krajowych tabel, jeśli chodzi o bieg na 3000 metrów, a za nią pracuje, za nią podąża Anna Chrycyk. Sebastian Moszczyński drugi raz strącił poprzeczkę na wysokości 2.06. Natalią Bielak. Ona, mowa o Natalii Bielak, o zawodniczce SMS-u Szklarska Poręba w zeszłym sezonie. Na tym dystansie miała w Mistrzostwach Polski juniorek medal brązowy i teraz też biegnie na trzeciej pozycji, a to Jakub Nielub i zaliczone 2.06 w drugim podejściu, a to z kolei oznacza, że zawodnik AML-u Słupsk ma nowy rekord życiowy.
No i niestety, jeden z kandydatów do walki o medale obejdzie się dziś w Toruniu smakiem, no bo odpada na wysokości 2,06, a trzej zawodnicy tę wysokość zaliczyli, a więc medalistów znamy. Natomiast krążka dziś zabraknie dla zawodnika Podlasia Białystok Sebastiana Moszczyńskiego. Anna Chrycyk zniwelowała dystans dzielący, jaki spędziły już na bieżni pozostałe uczestniczki tej rywalizacji na 3000 metrów. Anna Chrycyk ciężko oddycha także w tym sezonie przed toruńskimi mistrzostwami. No i tę swoją dominację potwierdziła jeszcze, poprawiając swój rekord życiowy. Tymczasem kolejne skoki na wysokości 2,08. Wtrącona poprzeczka przez zawodnika Olimpii Grudziądz Damiana Donakowskiego. Jakub Nielub. Medal już ma. Druga próba także nieudana, ale to dla niego jest już bardzo, bardzo wysoko. Damian Donakowski i drugie podejście do 2 m i 8 cm. Chwycił się za głowę. Zawodnik z Grudziądza czuł, że to może być ten moment, to może być ta chwila, gdy pokona 2,08, co byłoby jego nowym rekordem życiowym. On, tak jak Jakub Nielub, zaliczając 2,06 w dzisiejszym konkursie, ustanowili rekord życiowy, gdyby pokonał Grudziądzanin 2,08. Oczywiście ta życiówka byłaby jeszcze okazalsza, jeszcze bardziej wyśrubowana. Na czwartej pozycji biegnie najlepszy w tegorocznych. A i blisko, naprawdę było bardzo blisko. Kończy swój udział w tym turnieju, w tym konkursie Jakub Nielub, zawodnik AML-u Słupsk. Ma medal, ma nowy rekord życiowy 2,06. 2 metry i 8 centymetrów. Dziś to było trochę za wysoko dla zawodnika ze Słupska, ale i tak może być w pełni usatysfakcjonowany, no bo wyjedzie z tych mistrzostw z medalem. Ajajaj, jeszcze bliżej niż w przypadku Jakuba Nieluba był Damian Domakowski, bliski pokonania 2 m i 8 cm, szczególnie w tej trzeciej próbie, no ale nie udało się. Niemniej jednak Grudziądzanin, który w zeszłym sezonie na Mistrzostwach Polski na otwartym stadionie miał medal srebrny, za moment zaproponuje sędziom, a właściwie już zaproponował, 2 metry 15 centymetrów, tyle będzie. Podkręcił tempo, już wydłużył krok, no i próbuje rozciągnąć jeszcze mocniej tę czołową grupkę sześcioosobową. Dwa okrążenia do końca, 400 metrów, prowadzący Michał Zieleń, a za nim podążający Bartosz Żuk z Polonii Warszawa, jeśli dobrze dostrzegłem. Zielenia, zawodnika, który specjalizuje się głównie w biegach przeszkodowych, no ale oczywiście w hali przez przeszkody się nie biega. To jest wicemistrz kraju z zeszłego sezonu w rywalizacji na 2000 metrów przez przeszkody w gronie juniorów. Mowa o zawodniku Technika Trzcinica, Michale Zieleniu. Dziś w Toruniu był najlepszy na 3000 metrów. A to jeszcze raz komfortowo zaliczona wysokość 2 m i 15 cm przez Mateusza Kołodziejskiego. Którzy mają rekordy życiowe zdecydowanie słabsze niż ci, którzy przyporządkowani zostali do pierwszego biegu. Ja już rozdałem może zbyt przedwcześnie drugiego biegu na 3000 metrów. Tymczasem Mateusz Kołodziejski 2 m 20 cm i dużo nie brakowało.
2,20 m. Potężny, bardzo długi rozbieg, to jest wysoki zawodnik, on potrzebuje nabrać tempa w czasie rozbiegu, ale za drugim razem także mu nie udaje się skutecznie przefrunąć nad poprzeczką zawieszoną na 2,20. Jakub Placki. Ale już ostatni zawodnik w konkursie trójskoku. Dziękujemy serdecznie. I czekamy na ogłoszenie wyników. A teraz. No i Mateusz Kołodziejski. A i teraz najmniej udana próba, oczywiście żadna, w której zawodnik strąca poprzeczkę, nie może być uznana jako udana, no ale tutaj już ręką podczas tej początkowej fazy wychodzenia w górę strącił poprzeczkę, a zatem 2,20 dzisiaj niezaliczone przez Mateusza Kołodziejskiego. To był wynik o centymetr gorszy od jego rekordu życiowego ustanowionego kilka dni temu tutaj na tej samej skoczni, w tej samej hali, no ale najważniejsze na Mistrzostwach Polski dla zawodnika jest fakt, że ma medal, a w przypadku Mateusza Kołodziejskiego jest to medal z najcenniejszego kruszcu, czyli złoty. Miał Mistrzostwo Polski, ciągle ma Mistrzostwo Polski w kategorii juniorów.